Proszę Państwa, produkty zwierzęce, zwłaszcza mięso, nabiał, jajka są jednymi z najważniejszych produktów stosowanych w żywieniu człowieka. I stosowane od niepamiętnych czasów, w zasadzie od momentu, kiedy ten człowiek powstał, albo polował na zwierzęta dzikie, później od paleolitu począwszy, później już w okresie 10 tysięcy lat temu zaczął udomawiać i hodować takie zwierzęta. Głównie ważne jest ze względu na zawartość białka i to białka najlepiej przyswajalnego, o najlepszej jakości i składzie aminokwasowym. Oczywiście produkty roślinne też dostarczają białka, ale jego wartość odżywcza jest znacznie niższa. Trzeba by je specjalnie komponować i łączyć, żeby dorównać białkom zwierzęcym. A białko jest podstawą całego życia. W zasadzie nie ma funkcji od biochemicznych reakcji w komórce poprzez ochronę, odporność organizmu, ochronę mechaniczną. Wszystko opiera się na białku i stąd jest najważniejszym produktem spożywczym. Oprócz tego oczywiście mięso dostarcza także ważnych składników mineralnych. Żelaza, cynku, miedzi, których w produktach roślinnych brakuje, nie mówiąc o witaminach, na przykład witaminę B12, która jest tylko pochodzenia zwierzęcego, bo sporo witamin z grupy B, zwłaszcza kwas pantotenowy, niacyna, witamina B1 w mięsie się znajduje. No i to, co ostatnio może być najważniejsze, to to, że mięso jest najsilniejszym, białko zwierzęce jest najsilniejszym sygnałem nasycenia. Powoduje szybkie uczucie nasycenia i przestanie jedzenia, co zmniejsza ilość wprowadzanej energii. I większość współczesnych diet skutecznych w leczeniu otyłości opiera się na białku. Daje duże wydatki energetyczne, hamuje łaknienie, zmienia wyrzucanie hormonów żołądkowo-jelitowych, które działają antyoreksygennie, dzięki czemu też w jakimś sensie zapobiega otyłości. Wszystkie te problemy będą poruszane i omówione na pierwszym kongresie zootechnicznym, który w czerwcu odbędzie się w Warszawie.